Za nami maj, bardzo dobry. Praktycznie zniwelował straty z kwietnia, więc wchodzimy w nowy miesiąc również na plusie. Łączna wartość portfela zbliża się do kwoty 6,5 tysiąca w dolarach i na ten moment rok do roku, że tak można powiedzieć, czy od tego roku jesteśmy 47% na plusie. Łącznie licząc wpłaty, wszystkie jakieś dywidendy, czy łączny zysk wartości danych aktywów w naszym portfelu. Jak teraz zobaczycie, no maj, tak jak wspomniałem wcześniej, jest na fajnym plusie, był na fajnym plusie, bo maj już się skończył. Prawie 4,5% na plusie, po mocno czerwonym kwietniu 5,2%. No i nawet czerwiec już, jak widzicie, ledwo się zaczął, a jesteśmy 0,3% na plus. Ważne pytanie, co zostało zakupione? I tak jak pisałem w kilku postach na Twitterze, jeśli nie śledzicie, to możecie śledzić, tak jak pisałem kilka razy na eToro, jeśli też widzę, że kilka osób mnie nawet na eToro śledzi, ten profil stricte już na moje imię, nazwisko, no to jak zobaczycie, zostały dwie akcje kupione Starbucksa. Tutaj jedną kupiłem, że tak powiem ja, jedną moja kochana narzeczona tutaj pieniążki dorzuciła do kotła. No i tutaj mamy fajne, dwie przyjemne akcje w bardzo fajnej cenie. Także jak widzicie, jedna cała akcja za 75 prawie pół dolara. Jesteśmy 9,5% na plusie. No i jedna akcja za 75 dolarów równo już i 10,5% na plusie. Oczywiście też nie mogło zabraknąć SCHD. Myślę, że tutaj no taka pozycja, która zawsze będzie kupowana, a jeśli nie zawsze, to przynajmniej bardzo regularnie, zostało dokupione Texas Roadhouse. Tutaj została kupiona nie cała akcja, nie połówka, tylko 0,3 akcji o wartości 50 dolarów. Również na delikatnym plusie. Texas Roadhouse w tym roku świetnie sobie dalej radzi, mimo tego, że teraz lekką korektę, jak widzicie tutaj takie fale mocne, ale jak sobie spojrzycie, od stycznia zrobili prawie 50%. No moim zdaniem firma killer jak na taki rozmiar, jak 11, no tutaj bilionów, trylionów, tak, tutaj na nasze chyba to się mówi, no to oni jeszcze nawet nie są w S&P 500 tak naprawdę. Są tak małą firmą, a wyniki robią no tutaj nieziemskie. I dywidenda jest świetnie wypłacana, i sam wzrost akcji, free cash flow, otwierają mnóstwo tych restauracji swoich w Stanach. Naprawdę warto się tym zainteresować, przejrzeć sobie ich wyniki finansowe, bo tutaj co prawda zostało to z pewnego polecenia, żeby się zainteresować, ale no po analizie też wybrałem ten Texas Roadhouse, no i myślę, że w naszym portfelu to się dobrze sprawdza. I jak możecie zauważyć, nie kupiliśmy pewnej akcji, którą część już może kojarzyć, Altria. W tym momencie Altria jest na plusie, pozwoliliśmy sobie tutaj nie wydawać tej wolnej gotówki, czekamy na lekką korektę stricte na Altri. Jeśli w tym miesiącu ona nie nadejdzie, no to ta akcja i tak już zostanie kupiona, bo tutaj no celem jest 100 akcji w ciągu najbliższych 2 lat. Myślę, że jest to jak najbardziej do osiągnięcia, żeby już praktycznie tak naprawdę co pół roku mamy jedną darmową akcję z dywidend, więc fajna sprawa, liczymy na więcej, ale to później. Szybko sobie zerkniemy na PPK. Mamy już prawie 3800. Za 10 dni będzie kolejna wpłata. Jak widzicie, no ta giełda polska jakoś sobie daje radę z tym wynikiem. Tak naprawdę tutaj zaczęliśmy od no, końcówki sierpnia, od połowy sierpnia działać w tym PPK zeszłego roku. Niedługo będziemy mieć taki mały jubileusz, zobaczymy ile tam się zdąży odłożyć. Szybko sobie zerkniemy na
Dividend Trackera. Zobaczyłem drobny błąd u nich, także nie jest to dokładne wyliczenie, ale można powiedzieć, że praktycznie już zbliżamy się do tego wyniku sobie ustawionego wcześniej, czyli te $20 miesięcznie średnio, bo różnie to bywa, są lepsze i gorsze miesiące, ale też niedługo, bo 90% do celu już mamy osiągnięte, do wartości 1000 zł miesięcznie wcześniej wyznaczonej. Kolejnym celem myślę, że już możemy sobie ustawić za tak naprawdę opłacanie tych minimalnych naszych rachunków, jakieś właśnie spożywka, mieszkanie, jakieś takie rachunki comiesięczne, takie minimalne koszty przeżycia, przynajmniej już na ten jeden miesiąc w roku, i będziemy sobie dalej tutaj tą dywidendę naszą budować. A co w tym miesiącu będzie wypłacone? Będzie wypłacony Microsoft, będzie Main Street Capital, Reality Income, będzie SCHD, czyli ten tutaj nasz solidny ETF, który płaci i rośnie sobie cena akcji, wyceny tak naprawdę. Dodatkowo znowu Main Street Capital, oni regularnie mają dwie dywidendy, także tutaj też mocno się zastanawiamy, czy tego Main Street Capitala nie dołożyć, bo sama wartość akcji no świetnie też rośnie. Oni są nawet chyba, no nie są takim typowym REITem, to nie jest REIT do końca, ale działają powiedzmy w podobnym tutaj zakresie. No i niższa cena, lepsza dywidenda, lepszy wzrost wartości akcji od nawet Reality Income. Także tutaj w tym sektorze warto się pochylić nad wynikami, no i zobaczyć, że może to się opłaca. No i QILD, też nie wiem, nie mam dalej pojęcia, co zrobić z tą gotówką. Nie chcę to spadać, cholerstwo, a wypłaca dalej dywidendy, więc no trzymamy, kisimy, póki coś się na horyzoncie nie pokaże lepszego inwestycyjnie, żeby móc te wolne, w cudzysłowie, zainwestować. Co tu mówić więcej, dobre miesiące przed nami, dlatego skupiamy się teraz na odpowiednim doborze akcji. Rzucimy trochę w ETF, a na pewno w SCHD. Myślę, że jeszcze Starbucks ma na tyle przystępną cenę, że też zastanowimy się nad jedną, można dwiema akcjami. Myślę, że też może być ten Main Street Capital. Skoro Texas Roadhouse spadł, no to też możemy pomyśleć o wejściu tutaj. Jest kilka fajnych opcji. Mastercard tutaj też coś delikatnie pokazuje oznaki słabości. No ale z takich najważniejszych rzeczy, ETF na Ethereum został zatwierdzony, więc spodziewamy się. No i tutaj myślę, że nie jest dla nikogo niespodzianka. Może te kryptowaluty mimo wszystko będą w tym roku mocno rosnąć, a przynajmniej takie są założenia. Tutaj co jak co, podchodzimy do tego stricte inwestycyjnie. Jest to no, nadal dobry sposób na zarobek, względnie szybki. Nie jest to oczywiście na tyle bezpieczne jak jakiś ETF właśnie typu SCHD. Nie wypłaca sam z siebie to dywidendy, trzeba to w odpowiedni sposób zastejkować, jak to się mówi w świecie kryptowalut. No ale mimo wszystko można na tym fajnie zarobić, tylko trzeba trochę się zapoznać z tematem. Ale tak jak mówię, no o kryptowalutach staram się tutaj nie mówić na tym kanale. Ewentualnie może jakiś taki jeden, może dwa odcinki zrobię, taki mini serii, co ja tam się nauczyłem w tym świecie kryptowalut, co można zrobić, jak zarobić. Dajcie znać, czy taki odcinek mógłby być dla Was przydatny. Postaram się coś wymyślić. Coraz mi czasu mamy przed ślubem, dlatego tak jak pewnie zauważyliście, jeden odcinek na miesiąc, czasem dwa się pojawią przed tym sierpniem. Później myślę, że tego czasu trochę będzie więcej, ale to też po wakacjach, także myślę, że dopiero we wrześniu w taki powiedzmy standardowy tryb robienia dwóch, trzech filmików miesięcznie wejdziemy. No do tego momentu będziemy tutaj starać się te dwa filmiki może miesięcznie wrzucać. No i to by było na tyle. Wszystkiego dobrego Wam życzę, dobrych inwestycji i trzymajcie się i dobrze inwestujcie swoje pieniądze.